Na pewno cieszymy się z 3 punktów i powiem tak, że spotkały się dzisiaj 2 zespoły, które potrzebują punktów, które walczyły o te punkty i w tym meczu my byliśmy o tą jedną bramkę lepsi. Cieszę się, że drugi mecz rzędu, gdzie nie tracimy tej bramki, widać, że jeżeli zespół nie traci tej bramki, to jest w stanie tą bramkę strzelić, bo po stratach bramki praktycznie ciężko nam było cokolwiek w meczu zrobić. Tutaj od początku wiedzieliśmy, że gramy z dobrym zespołem, który lubi grać na wyjazdach, bo nieprzypadkowo w 2 ostatnich wyjazdach przywiózł komplet punktów. Wiedzieliśmy też, że potrafi strzelać bramki z stałych fragmentów gry, dlatego tutaj uczulałem zespół, żeby grać jak najdalej od naszej bramki, żeby tych stałych fragmentów było jak najmniej i przenieść ten ciężar gry na połowę przeciwnika, co w poprzednich meczach nam się udawało bardzo mało albo prawie w ogóle. Tutaj ten ciężar gry przenieśliśmy na połowę przeciwnika i stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, po których mogliśmy strzelić te bramki. Tak jak powiedziałem, udało nam się strzelić tą jedną bramkę i z tego na pewno jestem zadowolony, tak jak zespół, bo wiadomo, że to zwycięstwo w perspektywie następnych meczów daje nam to, że jeszcze możemy walczyć, na pewno będziemy walczyli, bo zespół po tym ostatnim zwycięstwie w tym tygodniu wiedział, że spisywaliśmy się, czy nas już na stratę, a jednak potrafimy te punkty zdobywać i tak powiedziałem, no, cieszymy się bardzo z tego, że na święta zrobiliśmy sobie prezent, tak samo przede wszystkim kibicom, którzy przychodzą na Rymaka po to, żeby zobaczyć grę dobrą i staramy się do tej gry dobrej dążyć, ale przede wszystkim walkę i tutaj w tym meczu na pewno żeśmy walczyli o te 3 punkty, wywalczyliśmy je i na pewno z tego się cieszymy. I na koniec chciałbym wszystkim życzyć wesołych świąt, mokrego dingusa i na pewno w następnych meczach też oczekujemy, tak ja, tak zespół pewnie, takiego dopingu, jaki dzisiaj był w drugiej połowie. Dziękuję bardzo.